Mariusz, jak oceniasz swój występ na turnieju Mistrzostw Polski? Oceniam no, bardzo dobrze, szczerze mówiąc, to było ciężko. Startuję kategorię wyżej. W tamtym roku tytuł mistrzowski na 55 kg, tutaj na 60. No i nie ukrywam, że walki były ciężkie, wyrównane. Tutaj równie dobrze mogłem wygrać, równie dobrze mogłem być piąty czy ósmy. Udało się wygrać, no jakaś tam forma widzę, że jest. Szkoda, że dopiero teraz, a nie na igrzyska, na turnieje kwalifikacyjne. A jak oceniasz swoich rywali, z którymi wygrałeś dzisiaj? No mocni, no na pewno kolega z Piotrkowa Bernatek, bardzo dobry zawodnik. To jest jeszcze naprawdę bardzo młody zawodnik i on się bardzo dobrze zapowiada. Także zdecydowanie dzisiaj najcięższa walka dla mnie. Właśnie z Bernatkiem. No i myślę, że jak będzie tak trenował dalej, to na pewno jest stać go na to, żeby dojść bardzo daleko. Przed nami okres czteroletniej olimpiady. A na jakich turniejach najprawdopodobniej będziesz w ciągu tych najbliższych 4 lat do Rio startował? To znaczy, no tutaj może niespodzianka, nie niespodzianka, nie miła. No niestety będę tutaj kończył przygodę z kadrą olimpijską. Tutaj zacząłem pracę w szkole, uczę, jestem nauczycielem. I niestety będę musiał kończyć karierę. Rozmawiałem z trenerem kadry na ten temat, no i po prostu doszliśmy do wniosku, że jestem już za stary, ja mam już 30 lat, w Rio bym miał 34. Niestety nawet gdybym był najlepszy w kraju, gdybym wygrywał, to i tak ministerstwo nie zgodzi się na to, aby 34-latek reprezentował kraj na igrzyskach w Rio i po prostu, no niestety, ale nie opłaca się w tym momencie trenować, no powiem tak, no. Igrzyska to jest zawsze cel, prestiż, po co się walczy, prawda? Nie ma igrzysk, no to niestety te skrzydła jakoś, niejako się podcina zawodnikowi, no i jeśli się wie z góry, że nie mam możliwości walczenia na igrzyskach, no to w takim układzie, no niestety trzeba zawiesić buty na kołek i wystartować sobie tylko na Mistrzostwach Polski. Jak widać, potrafię wygrywać, myślę, że jeszcze będę zdobywał medale. A może jednak będziesz dalej walczył, dlatego że jesteś jak wino, im starszy, tym lepszy. No tak, no to doświadczenie, jak widać, procentuje z młodymi zawodnikami, dobrze sobie radzę, ze starszymi również. No ale niestety, no też pasmo kontuzji, nie ukrywam, bardzo mi podcięło skrzydła, 5 operacji. Niestety to jest taki cios, że niekiedy ciężko się jest podnieść. 3 razy prawe kolano, raz lewy bark. Prawy też już do roboty, na razie go nie robię, mam nadzieję, że nie trzeba będzie. Także za dużo wyrzeczeń, rodzina, dziecko 4-letnie. Po prostu dziękuję.